Michale, tak bardzo się zarzekałeś, że nie będzie książki o show biznesie, a to się okazuje, że książka się pisze, czy już skończona jest? Wiesz co, no książka się pisze. Ja jestem w takim dziwnym momencie w moim życiu, że jakby wydawnictwo, z którym jakby współpracuję, się jeszcze nie opowiedziało. Za kilka dni to się jakby stanie i ja będę wszystko wiedział, w jakim wydawnictwie wydaje, na kiedy wydaje i tak dalej. No w tej chwili jest wszystko jakby takie mętne, ale książka się pisze, z tym, że no mówię, trochę się przestraszyłem, jak usłyszałem o tym wszystkim, jak łatwo jest książkę obecnie zniszczyć procesami, no bo jeśli jest proces, to książka jest wycofana, czyli nawet jeśli zainwestujesz w jakieś billboardy i tak dalej, to wszystko idzie w gwizdek, bo książka zostaje z powrotem cofnięta ze sklepu. Choćbyś ty się potwierdziła, że ty się poznałaś, choćbyś wcale nie była podobna, nieważne. Ale słuchaj, to znaczy, że tam będą tak kontrowersyjne tematy, że polskie gwiazdy powinny się naprawdę zacząć bać? No, ale nie konkretne gwiazdy, moim zdaniem. No, chodzi o mechanizmy tego show biznesu, a nie o ludzi. Oczywiście, że są tacy ludzie, którzy mają dystans do siebie, jak Jacyków, i na pewno nie będą mieli nic przeciwko, żeby być opisanym. Dlatego, że no po prostu są tacy, ale są, wiesz, są mimozy, albo są ludzie, którzy mnie nie lubią i specjalnie na złość, wiesz. Także tutaj trzeba bardzo uważać. Ja to sobie, wiesz, przez pierwszą połowę pisałem o tak w ogóle się niczym nie przejmując. A teraz tak zaczynam, wiesz, no zobaczymy, jak to będzie.